Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. Szkoda. Siana! Zrobiłeś to, co musiałem. To, na co zasłużyła. Ma rację Detlaf, tak naprawdę. Claire wróci pokój. Nim nadejdzie świt, wampiry znikną z miasta. Odejdę z nimi. Gdzieś daleko. Daleko od ludzi. Możecie spróbować mi przeszkodzić. Wtedy zabiję też was. Choć wcale tego nie chcę. Wasza decyzja. Możesz odejść, ale jeśli kiedykolwiek jeszcze się spotkamy... Będę się trzymał na dystans, wierz mi. Geralt, Regis, dbaj się. Wiem, że przyrzekłem ją ochronić. Przepraszam, ale to się stało za szybko. Co myśmy przegłę zrobili? Puściliśmy wolno zabójcę. Chyba tego chciałeś od samego początku. Trzeba dać znać Annie Henriecie. Geralt, przecież ona... Wiem, Regis. Mimo to trzeba dać jej znać. Kurde, grad w dybach, tego zakończenia nie miałem, dzięki Makrel. Hej, Geralt z Rivi. Czego chcesz? Ja? Niczego. Jestem Jacques Przystojniak i wszystko już mam. Zastanawiam się, czy ty czegoś nie potrzebujesz. Przystojniak jak Bonie Dydy. Co konkretnie możesz mi załatwić? Konkretnie wszystko. Czego może potrzebować gość tego uroczego hoteliku? Od porządnego żarcia, aż po fistech. Raz nawet sprowadziłem tu całkiem niezłą dupę, bo jeden z więźniów cierpiał na jakąś nadczynność gruczołów, czy coś tam. Widzisz... Poza murami jestem zwykłym pachołkiem, ale tutaj, w pierdlu, jestem prawdziwym królem. Dobra, skąd mnie znasz? Znam? Nie. To za dużo powiedziane. Wiem, że przydzielili cię razem ze mną do pracy w pralni. Wiem też, za co siedzisz. Od tej strony znam każdego, kto tu trafia. No proszę, proszę. Naprawdę ciekaw jestem twojej wersji. Księżna wynajęła cię, żebyś znalazł mordercę z Beauclair. Ty żeś go znalazł, owszem, ale pozwoliłeś mu zabić siostrę naszej kochanej Anarietki. W dodatku morderca przepadł jak kamień w wodę. Chociaż w jego przypadku lepiej pasuje określenie, rozpłynął się jak mgła. Jesteś całkiem nieźle poinformowany. Najlepiej w tym pierdlu. Księżna się na ciebie wkurwiła, chociaż wcześniej swoją siostrę miała w dupie. No i teraz czekasz na proces i wyrok. No dobra. Skoro jesteś taki obeznany, to powiedz mi jeszcze, na co mnie skarżą? Tego nie wie nikt. Nasza Anarietka to chimeryczna cipa i nigdy nie wiadomo, który półdupek ją zaswędzi. Ale uciekać nie radzę. Na razie jesteś zwykłym więźniem. W przypadku ucieczki
staniesz się wrogiem publicznym numer jeden. A ciebie za co posadzili? Różnie. Nie miałem gdzie mieszkać, chciałem gdzieś przezimować. No to okradłem sklepikarza. I to był błąd, bo dostałem karę grzywny. A że nie miałem pieniędzy, to zamienili to na karę chłosty. Od tamtego czasu robię małe świństwa różnym... Ale fryz ma petarda. Raz obciąłem ogon ogierowi hrabiego, bo wie, za to dostałem 1,5 roku. A on... Nasrałem do szyszaka marszałka Delestek. Poważna sprawa. 3 lata. 3 lata świętego spokoju. A jak mnie wypuszczą, to znowu zrobię jakieś świństewko. Taki mam pomysł na życie. To co, idziemy do... Idealny kolej. Chyba lepiej to mieć za sobą. A no, chodźmy, chodźmy. Cieszę się, że będziemy razem pracować. Łachy śmierdzą jak żygi na słońcu. Ale można się przyzwyczaić. A kto pracuje, dostaje więcej chleba. Powiedziałem mu, że mnie wkurwiał, bo będzie wkurwiał tą przypierdolę. Ale skandyny śmierdzi tak, że lepiej się nażreć trawy. Przestałem się skurwysyn. Niech wie. I pomyśleć, że to mnie skazali za sprzedawanie śmierdzącego żarcia. No Rek, to co ty sprzedawałeś, to w ogóle nie powinno nazywać się żarcie. To było gorsze niż trutka na szczury. Przez to twoje dojrzewające mięso struło się 0,5 tusą. Bo na naszych dworach one mają żołądki delikatne jak u niepowlaków. Mogłeś sprzedawać tę swoją padlinę popiół. Po pierwsze, na wsiach mają swoje jedzenie. A po drugie... Pakuj brudne ciuchy do bali. A ja się zajmę wodą. Podnieś mydło. Podnieś mydło. Jakie to było zadanie? Nie, najpierw to. Czekaj 2 dni. Nie jestem w tym za mocny. Coś się kurwa patrzysz, to nie luneta. O co chcesz grać? No patrzcie go, gówno ma, się dopytuje co postawić. No baran jeden, może być twoja koszula. Zaraz to zrobimy, jeszcze tylko sprawdzę tutaj questa. Odłożyłem dla Stefana, ale najwyżej będzie głodny. Kto to jest Stefan? Gówno cię to obchodzi, szczur. To co, grasz? Zagram. To będzie szybka runda. Okej, nie chciałem tego zamieniać, ale niech będzie. Standardowa rozgrywka. Zaczynam z grubej rury. Mniej kart do wydania. Brakuje mi tutaj Yennefer. Przeciwnik spasował.
Idealnie. U mnie to jest tak, jak ja gram w tego Gwinta, że po prostu wystawiam na początku jakieś... Zbieram sobie, żebym miał jakiś szpiegów w talii. Wystawiam jak najsilniejsze karty, żeby przeciwnik spasował jak najszybciej. Wtedy wystawiam szpiegów. Jak już mam to zrobione, no to mam więcej kart i wtedy w następnej turze wystawiam wszystko, co mogę i zazwyczaj wtedy wygrywam. No ale zdarzają się cięższe pojedynki. Zawsze fajnie też stawiać na początku jak najwięcej na jednym polu, najlepiej właśnie takich legendarek. To on próbuje ci, no tak jak tutaj, zbić, nie? No ale nie da rady tego zrobić, bo to są legendarki. Albo komputer w ogóle coś takiego robi, że nagle tutaj wrzuci jakieś mrozy czy coś takiego, które mają za zadanie zmniejszyć punkty u tych moich stworków, nie? No, ale to są legendaki, to im nie zmniejszy. A ja specjalnie ładuję najpierw tu, bo później i tak praktycznie całość mam pod... O, tu na trzeci pasek. A to, co są takie awaryjne, jak on wystawi jakoś szpiega do mnie, to później, żeby go wskrzesić i dobrać sobie karty. Grałem w tą karciankę Gwint wcześniej, to ona działa zupełnie inaczej niż te tutaj. Zaczynam od słabszych kart, jak już wystawiam normalne. No i pewnie wskrzesi szpiega. Klasyka. Możesz dobrać tylko jak wystawisz szpiega, tak jak ona teraz wystawiła szpiega i dobrała karty. Znaczy on, ten facio. Albo niektóre mają specjalne zdolności, typu jak mój, że jak wygram rundę, to w następnym dostaję tam jakieś te. Tutaj najlepiej jak ja bym spasował. W ogóle źle zrobiłem, że ją wystawiłem, no ale trudno. Tylko nie to. No i mam przegraną. No i będę chodził bez koszulki. Trudno. Pierwszy raz od długiego, długiego czasu w ogóle ktoś ze mną tutaj wygrał w Gwinta, nie? Powiem ci, szaleństwo. Przejebałeś. Za głupi jeszcze jesteś, żeby wygrywać w pierdlowego Gwinta. To twoje zdanie. Nie moje zdanie, tylko fakty. Dawaj koszulę. Więcej z tobą nie zagramy. Szkoda, kurwa, czasu na takiego. Dla pewności przeczekam 3 dni. Niebrzydki. Mógłbym go powiesić na ścianie. O. Jebałeś koszulinę w kartce. Co to jest za obraz? Czy on ma jakieś drugie dno?
Weź kij i pougniataj tę łachę. Woda już się prawie zagotowała. Oj, sorki. Kogo ja widzę? Obrońca obszarpańców trafił do pierdla. Jak to możliwe? O, kogo my tu mamy? Czym sobie zasłużyłeś na tak złe traktowanie? Dajcie spokój, jestem zajęty. Słyszeliście? Praczka jest... Oczywiście. Obawiam się, że będziemy ci musieli trochę poprzeszkadzać. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Obrońco Pucybuta? To ja może wrócę, jak skończycie rozmowę. O, serdeczne dzięki za pomoc, Szak. Jesteś w pierdlu, człowieku. Tu się liczy jedno, przeżyć. Dlatego nikt nie będzie nadstawiał za ciebie łba. No i zostałeś sam. Zajmijcie się lepiej czymś pożytecznym. Tak, musimy zrobić pranie, bo nas wtrącą do karceru. Hi, 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 ha, ha, ha. A pół chuja w dupie. Nie widzicie, że mutant próbuje nas czarować? Nie ma bata na marychę. Trzech naraz nie zaczarujesz. No co jest? Ej, łapcie za tary, chłopcy! Obchodźcie go, obchodźcie! Teraz, teraz, kurwa! No! O! Puszczać! Co tu się dzieje? Nic. Nie ciebie pytam, tylko tego, co leży. Masz mi coś do powiedzenia? No ten... Poślizgnąłem się na mydle. Na mydle się poślizgnąłeś? O, pełno tu mydła. Jak to w pralni bywa. Skurwysyny. Wszyscy skończycie w karcerach. Tam będziecie mieli dużo czasu, żeby się nad sobą zastanowić. Już ja tego dopilnuję. Nic nie zrobiłem, żebyś mnie straszył karcerem. Nie pyskuj. Milton był moim stryjecznym kuzynem. Pozwoliłeś, żeby zginął. Za mało dostałeś pieniędzy od księżnej? Niestety. Nie zdążyłem go uratować. Jak bestia rozszarpała siostrę naszej księżnej, to też nie zdążyłeś? Gdyby to ode mnie zależało, już byś wisiał. I nie próbuj na mnie swoich wiedźmińskich sztuczek, bo to się źle dla ciebie skończy. Siedzisz tu z własnej woli, czy też cię zamknęli, Stefan? Pewnie zastanawiasz się, co zjesz, kiedy już będziesz na wolności, co? A mnie się marzy barani udziec, dobrze wypieczony na zewnątrz i soczysty w środku. Ty jesteś ten pachołek z Rivi? Sugerujesz, że mam wstać? Idziesz ze mną. Jest wyrok w twojej sprawie. Jaki? Sraki, co to ja jestem, informacja? Ręce do tyłu, muszę cię związać. Idziemy. Tylko żadnych sztuczek. No, szykuj się na uwolnienie ze wszystkich swoich kłopotów. Wiesz, gdzie prowadzi ta droga?
Dobra. Tutaj zakończymy odcineczek. Narka.